Kochani, chciałam omówić dla Was dwa teksty, które nie będą od Was wymagane, w tym sensie, że nie zrobimy sobie z tych tekstów osobnej lekcji. Chciałabym tylko Wam je wytłumaczyć, ponieważ prosiłam, żeby je przeczytać. I one są tutaj u nas w podręczniku PLJ na stronie 138. I chodzi mi o te teksty tutaj. Natomiast ten tekst jest jak najbardziej warty przeczytania i przeczytajcie sobie, zresztą o to prosiłam. Ale tekst Jana Pawła II jest łatwiejszy w odbiorze, bo jest napisany językiem współczesnym, dlatego nie będę go jakby omawiać, to jest dla Was, żebyście sobie to przeczytali. Natomiast chciałabym Wam tylko wyjaśnić Jana Kochanowskiego tekst Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie i później króciutko na temat kazań sejmowych Piotra Skargi. Ponieważ te teksty są w książce, więc chciałabym je tylko omówić, żebyście rozumieli, o co tutaj chodzi. Więc ten pierwszy tekst, ten Jana Kochanowskiego, trzeba tylko wiedzieć, że jest to fragment odprawy posłów greckich, tragedii, którą Kochanowski napisał na wzór tragedii antycznej. Uczyliśmy się dawniej na początku o tragedii antycznej, czyli pamiętacie parę o niej rzeczy, że był jeden aktor, później dwóch, a później było trzech, że jest, o tym nie mówiliśmy, ale jest taka zasada jedności miejsca, akcji i czasu. Nie jest to zbyt ważne, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że Kochanowski, pisząc właśnie tragedię odprawa posłów greckich, zachował te wszystkie jedności, a więc nawiązywał do tragedii antycznej. I ten tekst, który macie Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, to jest właśnie fragment odprawy posłów greckich, a więc jest to fragment większego dzieła. My tego dzieła oczywiście nie czytamy ani w całości, chcę tylko, żebyście wiedzieli, żebyście mieli pojęcie. W tym tekście Kochanowski, podmiot liryczny, zwraca się do wszystkich rządzących w kraju polskim, do każdego. Nieważne, czy rządzi dużą liczbą ludzi, czy mniejszą. Czy to jest bardzo bogaty szlachcic, na przykład magnat, czy jest to szlachcic ziemiański, który ma pod sobą chłopów. Zwraca się Kochanowski do wszystkich, którzy mają jakąkolwiek władzę. To trzeba sobie zapamiętać. I mówi do nich, że ze wszystkiego, co ci ludzie robią, będą na końcu rozliczeni przez Boga na sądzie po śmierci. Ja Wam przeczytam ten tekst. Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, czyli ci, którzy władają pospolitą rzeczą, a więc w Polsce, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, czyli ludzie, którzy mogą karać kogoś, którzy trzymają w ręku sprawiedliwość, którzy mogą mieć władzę nad innymi ludźmi. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono, czyli wy, którym kazano paść ludzi, czyli opiekować się nimi, tak jak pasterz opiekuje się owcami, i zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono, czyli ci ludzie, którym powierzono nad Bożym stadem, a więc nad ludźmi, stado, jako jest to porównanie do owiec i do pasterza, czyli ci pasterze, zwraca się do ludzi jako pasterzy, którzy mają zwierzchność nad innymi ludźmi, owcami. Miejcie to przed oczyma zawżdy, czyli zawsze, swoimi, żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi. W renesansie i w średniowieczu było przekonanie, zresztą jest to myślenie chrześcijanina, że człowiek ma władzę daną od Boga. A więc jeżeli ktoś ma władzę nad innym człowiekiem, jest to władza dana mu od Boga.
Miejcie to przed oczyma, zawsze swoimi, żeście miejsce zasiedli Boże na ziemi, z którego macie nie tak swe własne rzeczy, jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. Czyli o co chodzi? Że ludzie rządzący nie tyle mają mieć na względzie przed oczyma swoimi własne interesy, czyli to, co jest dla nich najlepsze, ale przede wszystkim mają dbać o swoich poddanych, czyli o tych ludzi, którzy są im poddani. A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, ale i sami macie nad sobą Pana. Teraz zwraca się do ludzi, którzy rządzą jakimiś ludźmi, ale sami mają też Pana nad sobą, czyli kogoś, kto nimi też rządzi, a więc to są już ludzie, którzy mają mniejszą władzę. Jacyś na przykład szlachcice ziemiańscy, albo jacyś mieszczanie, którzy może są bogatsi, mają służbę. Ci ludzie ze służby podlegają ich władzy. Do nich teraz się zwraca podmiot liryczny, któremu kiedyśkolwiek ze spraw swych uczynić poczet macie, trudnoż tam krzywemu wynić. Mówi o tym, że wy, którzy macie mniejszą władzę, też będziecie osądzeni przez Boga, bo każdy musi zdać ze swoich spraw poczet, czyli zdać sprawę z tego, jak w życiu się zachowywał, jaki był w stosunku do swoich poddanych, do tych, którymi zarządza. Trudnoż tam krzywemu wynić, czyli mówi, to jest język staropolski i oznacza to zdanie to, że na sądzie Bożym trudno będzie komukolwiek uniknąć kary. Złemu człowiekowi będzie trudno uniknąć kary, jakby wynić, wyjść z tego, wywinąć się, jakiś unik uczynić, żeby nie być ukaranym. Podmiot liryczny mówi, że to się właśnie nikomu nie uda na sądzie Bożym, który jest sprawiedliwy. Nie bierze ten Pan darów, ani się pyta, a więc Bóg nie bierze darów, nie bierze jakichś bribes, łapówek, ani się pyta, jeśli kto chłop, czyli się grofem poczyta. To znaczy Bóg nie będzie się pytał, czy ktoś jest chłopem. Grof znaczy hrabia. Czy ktoś może jest hrabią, a więc bardzo bogatym szlachcicem. Bóg nie będzie się na to patrzył. Bóg będzie patrzył na czyny ludzi, a nie na ich pochodzenie. W siermiędze li go widzi, w złotych li głowach. Czyli nieważne, czy siermięga to jest taki strój chłopski. Więc nieważne, czy Bóg będzie widział kogoś w stroju chłopskim, czy będzie go widział w złocie na głowie, jeśli najmniej przewinił, być mu w okowach. Czyli jeżeli najmniej przewinił ktoś nawet, będzie za to odpowiadał przed Bogiem. A więc tak króciutko, z tego tekstu należy pamiętać, że jest on fragmentem, a właściwie wstępem do odprawy posłów greckich, tragedii, którą napisał Kochanowski na wzór tragedii antycznej i że jest to apel znowu do wszelkich obywateli polskich o to, aby umiejętnie zarządzali innymi ludźmi w taki sposób, aby ich nie krzywdzili. Następny tekst, który mamy pod spodem, to są kazania sejmowe o miłości do ojczyzny Piotra Skargi. Co z tego powinniśmy pamiętać? Powinniśmy pamiętać postać Piotra Skargi, że był to ksiądz, który głosił bardzo płomienne, piękne, patriotyczne kazania w Krakowie. Wiemy, że głosił te kazania również naszym polskim władcom, królom naszym polskim. I tutaj mamy przykład, taki piękny, najsłynniejszy fragment kazania, jakie wygłosił Piotr Skarga, w którym to kazaniu porównał ojczyznę do matki, a później porównał ją do tonącego okrętu. I mówi w pierwsze, że ojczyznę swoją należy tak kochać, jak się kocha matkę, bo jest ona naszą matką i matki się nie zostawia, tylko się ją ratuje i kocha się ją. Później porównuje
ojczyznę naszą do życia na statku i mówi, że jeżeli statek tonie, czyli jeżeli ojczyzna jest w trudnej sytuacji, to zły to jest obywatel, czyli citizen, zły to jest człowiek, który zamiast ratować statek cały, aby się uratował z innymi ludźmi, troszczy się o swoje walizki, a więc o swoje tłomoczki, prawda? Te rzeczy, które ma, które posiada na tym statku jako podróżny. I w ten sposób Piotr Skarga zachęca i tłumaczy, że każdy człowiek żyjący w kraju powinien troszczyć się o swoją ojczyznę. I jeżeli ojczyzna jest w złej sytuacji i tonie, tak jak statek, nie wolno nam zajmować się tylko swoimi sprawami, czyli zabiegać o nasze walizki, ale mamy przede wszystkim troszczyć się o to, aby statek nie utonął i ratować innych obywateli ojczyzny. W ten sposób Skarga właśnie nawoływał do miłości, miłości do Polski. Tak jak powiedziałam, później mamy tekst Pamięć i tożsamość, refleksje o patriotyzmie, ale to już tak można sobie poczytać dla siebie. Jest to bardzo piękny tekst Ojca Świętego Jana Pawła II o ojczyźnie, gdzie właśnie mówi o tym, czym jest dla nas ojczyzna i czym jest patriotyzm. I oddziela nacjonalizm, czyli taką miłość tylko i wyłącznie do własnego kraju, która nie jest doskonałą formą miłości do ojczyzny, i porównuje ten nacjonalizm z patriotyzmem, który to właśnie według Jana Pawła II jest piękną postawą, doskonalszą niż nacjonalizm, ponieważ patriotyzm, jak mówi Jan Paweł II, jest miłością do ojczyzny, ale nie tylko do własnej ojczyzny. Jest miłością do wszystkich ludzi i wszystkich krajów, więc nie wyklucza jakby patriotyzm szacunku i miłości do innych narodowości. I to jest tekst Jana Pawła II. Następnie, kochani, w drugim filmiku, który dla Was zaraz nagram, będziemy mówić o dwóch pieśniach Jana Kochanowskiego. Obydwie mają numer 9, ale pochodzą z różnych dwóch ksiąg. I będziemy mówić właśnie o tym, jak żyć mądrze i szczęśliwie.